Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Tutaj byli, co? Pomieszać? Dobra gospodyni zawsze wszystko ze świni musiała, jeżeli była zabijaczka, wszystko wykorzystać. No to było po prostu, jak się nadziewało jelita po naszemu, jak się mówi, to się ich musiało sparzyć, ugotować. I wtedy się to parzyło w takim garnku i niekiedy jakieś to jelitko się po prostu rozerwało i wtedy powstawała taka fajna, tłusta zupa, którą się je z chlebem. No, będzie to lepsze, jak robił chłopiec, albo prawie lepsze, albo takie same. Mięsko podusić jak na gula, ziemniaczki pokroć. W kostkę, marchewkę w talarki, selera troszkę natrzeć, no i posolić, tam wegety można dać, ugotować, jak już mięsko jest uduszone, fajnie połączyć wszystkie składniki. Jeszcze można dodać, my dodali, kapustki młodej, tak grubo pokrojonej do tego. No i śmietaną troszkę, to jest podkłócone i doprawione pieprzem, magii troszkę. To jest tradycyjna zupa, a jest tradycyjna dlatego, że jest to zupa, która jest z kapusty, ale białej, ziemniaków i cibuli. Jest tam też mięso wędzone, a jest to taka tradycyjna zupa, taka regionalna. Moja tajemnica to na wędzonce gotuję pokrojone w kosteczkę ziemniaki. Później tylko wrzucam białą kiełbasę, boczek podpiekam i też wrzucam. No i żurek, który kupuję gotowy w sklepie. I doprawiam magą, kostką rosołową, no i do smaku tak, żeby był. I to jest proste. Serki topione, jogurek świeży, no i przyprawy, no typu pieprz, sól. Takie. Może być wywar na kości lub jeżeli jest taka bardziej może dla jaroszy, to z masełkiem. Bardzo tania, prosta i szybka w wykonaniu przede wszystkim. Płatki owsiane się praży na masełku lub na margarynie na złoty kolor. Później się dolewa wody do tego, ziemniaczki w kostkę się dodaje, marchewki, selera troszeczkę i gotuje się. I te płatki same przez zagęszczą tę zupę. No i na koniec pietruszki zielone i magii troszkę do smaku. Tradycyjna potrawa zawsze, myślę, była, to jest, można uważać jako danie jednogarowe, z wkładką odpowiednią. No boczek, żeberek trochę obranych i ugotowane. Ziemniaczki osobno, jarzyny z przyprawy, listek, ziele angielskie, no wszystkie przyprawy, to już według smaku.